Reindustrializacja staje się powoli faktem. Słyszeliśmy zapowiedź ministra Tchórzewskiego, ministra energii, w obecności pani premier Beaty Szydło niedawno, kilka dni temu, że w Bogdance na Lubelszczyźnie powstanie nowa elektrownia. Elektrownia, która jest nam potrzebna jak powietrze, bowiem do tej pory elektrowni na Lubelszczyźnie nie było, a przez to koszty przesyłu energii elektrycznej powodowały, że prąd był dla mieszkańców całego województwa lubelskiego jednym z droższych w ogóle w Polsce. Nowa energia spowoduje, że z pewnością ten prąd będzie tańszy, ale nie to jest jeszcze najważniejsze. Najważniejsze bodaj jest to, że elektrownia, która powstanie przy Bogdance, będzie bezpośrednio otrzymywała surowiec właśnie z Bogdanki. To będzie swego rodzaju samograj, może za dużo powiedziane, ale coś w rodzaju samograju. Otóż węgiel wydobywany na miejscu będzie natychmiast przekazywany do elektrowni. I to też ma być nie elektrownia zupełnie konwencjonalna, ale elektrownia nowoczesna. Taka, która będzie elektrownią ekologiczną. Węgiel będzie najpierw oczyszczany, mielony, a następnie przetwarzany w syngas, którego parametry będą zbliżone do parametrów gazu ziemnego. Przez to będzie to elektrownia czysta, ekologiczna. Jaka by nie była, to jest nam potrzebna i dziś mamy już pewność, że taka w Bogdance powstanie. To jest element reindustrializacji i element wykorzystania surowca, który mamy. Lubelszczyzna jest zagłębiem węglowym. Jest też zupełnie oczywiste, że o budowę nowej kopalni, o koncesję na wydobycie węgla obiega się nowy podmiot australijski w zasadzie i przy współpracy Chińczyków, na bazie którego ma powstać nowa kopalnia Jankarski. To jest kolejny element reindustrializacji Lubelszczyzny. Oprócz tego słyszymy zapowiedzi już prywatnych podmiotów o tym, że ma powstać nowoczesna huta szkła na Lubelszczyźnie. To są zapowiedzi, ale zapowiedź oficjalna powstania elektrowni na Lubelszczyźnie i to jeszcze elektrowni ekologicznej jest naprawdę zapowiedzią i informacją, na którą czekaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Wiadomo, że od kilku miesięcy trwają już prace koncepcyjne nad powstaniem tej elektrowni. To wszystko wpisuje się w tą reindustrializację, która jest jednym z pięciu filarów planu odpowiedzialnego rozwoju ministra Morawieckiego. To wszystko zadaje również kłam wszystkim tym, którzy może liczą po cichu na to, że to się nie uda. Otóż uda się. Tak samo jak uda się podniesienie PKB i uda się ożywienie gospodarki w kolejnych latach. To, że mamy pewien rodzaj stagnacji w tym roku, czy w roku 2016, wynika przede wszystkim z faktu, że spowolnione było wykorzystanie środków europejskich. A było spowolnione dlatego, że na koniec 2015 roku, co przedstawiał pan minister Kwieciński na ostatnim konwencie wojewodów, na koniec 2015 roku wykorzystanie środków europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 było niemalże zerowe. Po roku czasu intensywnej pracy Ministerstwa Rozwoju to wykorzystanie środków jest najwyższe w niektórych najważniejszych parametrach, najwyższe w Unii Europejskiej. To zapowiada z kolei zdecydowane ożywienie, bo przecież te środki europejskie będą wykorzystane również na inwestycje, czy przede wszystkim na inwestycje, a inwestycje ożywią polską gospodarkę. Krótko mówiąc, reindustrializacja powoli staje się faktem. My cieszymy się z zapowiedzi już oficjalnej rządowej zapowiedzi powstania elektrowni na Lubelszczyźnie. Elektrowni, która, jak powiadam raz jeszcze, ma być elektrownią ekologiczną, elektrownią, która wykorzysta surowiec, którego na Lubelszczyźnie mamy bardzo dużo, bo stajemy się w tym momencie najważniejszym zagłębiem węglowym bodaj w Europie.